Teoretycznie z płaskostopiem można żyć. Nie jest to deformacja, która nam zagraża życiu, natomiast w znacznym stopniu utrudnia komfort życia. Do pewnego czasu żyliśmy z płaskostopiem, natomiast w znacznym stopniu pogarsza się komfort życia. Ostatnio miałem okazję badać, oceniać panów w wieku 60-70 lat z zastarzałymi stopami płaskokoślawymi, już usztywnionymi. W tej sytuacji nie mamy możliwości żadnej praktycznie korekcji poza korekcją operacyjną, natomiast w tym wieku, w wieku 70-60-80 lat istnieją dodatkowe zagrożenia, które trudno decydować się na korekcję stopy, biorąc pod uwagę inne problemy ogólne u takich starszych pacjentów. Natomiast bóle i problemy z chodzeniem mogą się pojawić w różnym wieku. Zdarza się, że pojawiają się te bóle już w wieku kilkunastu lat.